Elo, elo, 3, 2, 1, 0, witam. Na liczne zapytania, jak kwitnie szczypiorek, pokazuję. Szczypiorek może być naprawdę bardzo ozdobną rośliną na naszym ogrodzie. To jest coś wspaniałego, pięknego. Po zakwitnięciu mamy coś takiego. Do porównania Wam pokażę cebulę siedmiolatkę. Też podobny pędzelek, tylko że w kolorze takim żółtym, żółto-białym. Tutaj ona zaczyna dopiero kwitnienie. Tutaj mamy ten szczypiorek, nie wiem co z nim zrobię. To jest taki drobny. Tutaj pokażę może. No takie po prostu rureczki grube. Bardzo smaczny. Dobry do jajecznicy. O. Tego typu, taki drobniutki. Tutaj zaraz się zapytam fachowca, czy on będzie większy. On zawsze jest taki sam. Tu pokażę jeszcze boczne ujęcie. Przelecimy przez grządkę. Tak to mniej więcej wygląda. Widzicie? Ktoś by pomyślał, że to kwiaty i faktycznie są to kwiaty. Ale tak naprawdę jest to szczypiorek. Bardzo fajny, smaczny, zdrowy i pożywny. Jeszcze dodatkowo zapylają go, jak widzicie, pszczoły. Pozdrowienia. Pozdrawiam też ekipę, co jutro wyjeżdżają do Taby. Do smutnej być może lub niesmutnej Taby. Pozdrowienia dla A. Elo, elo, 3, 2, 1, 0. Mówił do Was Star TV, siema. Oczywiście kogo pozdrawiam na jutrzejszy wyjazd do Taby. Pozdrowienia dla Anety i jej koleżanki. Tutaj pozdrawiam wszystkich, co lubią maki. Ja Wam już mówiłem, że mam ogród w angielskim stylu. Taki ogród z Alicji Czarów. Z Krainy Czarów. Lubię świergot ptaków, dlatego u mnie dużo gniazd jest i lęgowisk. Mak u mnie rośnie tak jak chcę. A lubię też makowiny, tak jak już kiedyś mówiłem. O tym będzie inny temat o opiatach. To sobie tak rośnie. A tutaj mech i paproć. Tutaj mam paprocie. 24 czerwca będą kwitły. Pokażę Wam kwiaty paproci. A tutaj oczywiście jeszcze z pozostałości majowe konwalie. Dzisiaj w sumie teoretycznie i praktycznie ostatni dzień maja. Ale jak widzicie jeszcze konwalie też mam na ogrodzie. I te słynne maki, które uwielbiam. Piękne. Ten gąszcz, a w skraju gąszcza często można pokazać chrabąszcza. Elo, elo, 3, 2, 1, 0, mówił do Was Star TV, siema, miłej podróży w Tabie dla ekipy Anety, siema, hej.